Zobacz, czy masz pozapinane wszystkie kieszenie Tak, mam. i jedziemy, bo już nie zniosę tego zapachu tej cukrowni. No. Ale idzie się przyzwyczaić. Ja mam szybkie przyzwyczajenie. Jakbyś wąchał bąki mojego psa, to byś wiedział, co to jest. Dosłownie. Ja tego nie wytnę. Kurwa. O, zapalił! Bałem się, że nie będzie ten, przez to, że tak dawno nie jeździsz, znowu nie ruszy. Wieje strasznie, ty, Grzesiek. O. Ty, piździernik mamy, no to co ty chcesz? No. Siemanka, wszystkim witajcie w kolejnym vlogu. Pozwolicie, że sobie zamknę szybę, bo mi wieje po oczach niesamowicie. Jezu. Słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek specjalny, wyjątkowy i... no co? Bo Grzegorz ma nowy motocykl. Grzegorz ma nowy motocykl od roku, a dopiero teraz ma okazję nagrać vloga, bo ciągle było coś. Trzymiesięczny serwis. No, Grzegorz weź ten, Grzegorz weź wyprzeć mnie to z tego, to zobaczą sobie ludzie twój motorek. Ziak, zobacz jaki krążownik, kurda, normalnie pół ulicy zajmuje. Fajna sprawa, dlatego że kolejne marzenie Grzegorz spełnił. Ze sporta przesiadł się na turystyka, po jazdach próbnych na różnych motorkach, kiedy byliśmy w Yamasze Smorawiński. No, Grzegorz się przekonał, stwierdził, że jazda sportem na co dzień, czy w ogóle, żeby mieć sporta takiego na ulicę, to że to jest bezsens przy naszym jeżdżeniu i tym, co on chce, czego on oczekuje od motorka. No i się przekrzcił i teraz mamy takiego Grzegorza, że takim czymś sobie jeździć będzie. Takiego klocka. No. FJ-erka 1300. Słuchajcie, ja danych motocykla kompletnie nie znam, poza tym, że jest to 1300 pojemności i że ma tam plus minus te 140 parę koni, także... 144 konie. No widzisz, Grzegorz zna. Ja nie wiem, jak to się tam zmieniało między rocznikiem a tym. Powiem wam tyle, że ten motocykl to w ogóle jest niespełnione marzenie mojego taty. Gdziekolwiek, kiedykolwiek żeśmy byli po salonach, po jakichś tam, nie wiem, wypadach, że się pojawiali ludzie, którzy jeździli turystykami długodystansowymi, to tata zawsze jak widział ten motocykl, to mu szybciej serce biło i tak samo teraz Grzegorz jak do mnie przyjeżdża i tata widzi ten motocykl, to tak samo zawsze no, z zachwytem się patrzy, nie? To jest to motocykl, który pomimo swojego wieku, który to jest rocznik, Grzesiek? 2005. 2005, to ona już jest, to jest jeszcze, mówiłeś, pierwsza generacja, czy to jest to przejście między pierwszą a drugą? Przejście między pierwszą a drugą, bo 2006 to już była druga generacja. Okej. Okay. Ja mówię, nie pamiętam, czy to w okolicach 2004 roku się pojawiła w ogóle FJ-era. Wcześniej były FJ-y takie strasznie, takie kwadratowe. I no ten motocykl zrobił fajne wrażenie w ogóle, kiedy się pojawił. Długo jej nie zmieniali. Co też mi się wydaje, że świadczy o tym, że to po prostu jest taka solidna konstrukcja. Jeżeli coś jest dobre, to nie zmieniaj tego na siłę. I bardzo godnie jak na swój wiek ten motocykl się zestarzał, bo mimo mówię, że może nie ma tych lamp LED-owych, tylko takie wielkie klosze i trochę żółte żarówki się świecą w tym momencie u Grzegorza, to ten motocykl no, w sumie wcale nie wygląda na jakieś takie straszne retro, nie? No wiesz, to... Na serwisie jak stała, bo miała robione oczywiście pozakupowe jakieś tam zawory. Ale wiecie co, poczekaj, bo to jest też taka historia, że w zasadzie od samego początku to ty miałeś, jeżeli chodzi o ten zakup, to była pewnego rodzaju droga przez mękę. Dlatego, że tylko żeśmy podpisali umowę, jak pojechaliśmy razem samochodem do Grudziądza od nas ze Stargardu, Grzegorz tylko przełożył nogę, żeby już jechać do domu i lunął deszcz. I lunął deszcz, okej, i to rudy. Rudy. Rudicate. Dlatego sam biegnie. Gamoń. Słuchajcie, i teraz kwestia jest taka, że nie, no my się nie mogliśmy umówić na jazdę od zeszłego roku, dlatego że ciągle było coś. Grzegorz stwierdził, że fajnie byłoby motorkowi, kiedy się kupiło motocykl używany w takim wieku i z takim przebiegiem, no to żeby go dać do ASO, niech przejrzą i zrobią wszystko, co trzeba. I motocykl stał w ASO 3 miesiące. Jak my żeśmy kupili Grzegorz motocykl, kiedy pojechaliśmy po niego? To był lipiec? Może być coś takiego. Nie pamiętam, czy ty na koniec września odebrałeś ten motocykl w zeszłym roku? Chyba, że już było po sezonie praktycznie. Ja się najeździłem na te tory, tam i z powrotem. Trochę kilometrów na drogówkach zrobiłem.
A ty odebrałeś motocykl, w zasadzie to już było po wszystkim, bo się potem nagle zrobiło bardzo zimno, mokro i był koniec z jakimkolwiek jeżdżeniem, nie? No ja 30 sierpnia jej w tamtym roku zrobiłem przegląd, żeby pojechała na serwis z przeglądem, bo stwierdziłem, że nawet jakaś jazda, nie wiem, testowa, cokolwiek, to żeby miała ten przegląd. No i od tamtej pory Na SKP, nie? Przegląd, no bo tak? Tak. Techniczny do dowodu. No. Ale żeby mieli tam w Gorzowie już z podbitym przeglądem na w razie W, żeby nie było przypału. No nie. To ona od tamtej pory gdzieś koło 3 miesięcy stała. No wiadomo, jakieś priorytety, nie priorytety. Ale jak ma motocykl, tak jak ten. Tam miałeś po drodze urlop, nie? Że spędzałeś urlop po polsku, remont tak. Chyba robiliście mieszkania. Tak. Ja co weekend się chciałem z tobą mówić, to nie było jak, no bo ty w sumie rumowisko miałeś w mieszkaniu i tam robiłeś wszystko samodzielnie, nie? No niestety, ale dzięki temu, wiesz... No wiadomo, nie? No ale... Zrobione. Wiesz, kwestia dalej, jak żeśmy próbowali się tam potem wybrać, kiedy już motocykl odebraliśmy pod koniec tego sezonu, to chyba przyjechałeś do mnie, żeśmy się zapakowali, gotowi, kamery, wszystko, żeby nagrywać film. Słuchajcie, nie wyjechaliśmy ze Stargardu, u nas na ulicy Bydgoskiej Grzesiek zgubił cały płyn chłodniczy. Normalnie cały płyn chłodniczy Grzesiek zgubił, dlatego że co ci tam puściło? Uszczelka od pompy? Tutaj pompa wody jest na takim uszczelnieniu sprężynowym i po prostu sparciała ze starości, puściła, a wywalił tylko płyn dzięki temu, że tam jest taki zawór bezpieczeństwa spustowy pod pompą wody i on takim małym, dosłownie taką dziurką, nie wiem, na śrubkę M5 po prostu wywalił cały płyn, nie? No. Ghost Rider jak cholera było, nie? Także całe zaparowane, zadymione całe miasto i potem żeśmy wracali na raty, dlatego że co Grzesiek chciał ruszyć, żeby wrócić gdziekolwiek, do domu, coś, żeby postawić ten motocykl w bezpieczne miejsce, go odholować, to musieliśmy tak zrobić, żeby nie stać na światłach, bo w moment się od razu cała grzała, nie? Cała. Tak. To szkoda by było go zagrzać i po prostu go zakatować, tak? No wymienione zostało i działało, ale od tamtej pory cały czas coś. Jak nie wentylator, to coś tam, ale to są uroki starszego motocykla, tak? Tak. To, że żeś wziął i się zdecydował na motocykl turystyczny, no to sprawa jest jasna, bo jego walory użyteczne i tak dalej, no to są zdecydowanie większe niż w motocyklu sportowym. Motocykl sportowy starej daty, tak jak ty tego srada masz jeszcze, To ten motocykl tak naprawdę tylko generuje problemy zamiast ich rozwiązywać i tam to jest w zasadzie jeszcze gorzej, no bo im coś jest starsze, to ty ciężej o części i tak dalej, nie? Ale pamiętasz, że motocykla turystycznego z dużym przebiegiem nie miałeś obawy, żeby kupić, no bo wiedziałeś, że ktoś, kto kupuje tego typu motocykl, to jest z reguły osoba, która jest no poważna mentalnie i nie katuje go z reguły na jedynce, tak? I nie jeździ na mieście, że jedynkę, wiesz, do samego końca, żeby gazować gdzieś, się zachować jak jakiś, wiesz, jak jakiś pawian za DHD, tak, za kierownicą, tylko wiedziałeś, że kupuje z reguły motocykl od osoby poważnej, która kupiła go, żeby nim jeździć, tak, nie żeby go katować, tylko żeby nim jeździć i że ten motocykl był dbany, no to ciężko jest kupić używanego sporta po 15 właścicielach, lepiej jest kupić używanego turystę, który jest po jednym czy po dwóch właścicielach i ma 100 tysięcy kilometrów przebiegu, to jest mniejsza obawa, nie, że coś no tak. Się trafi. Oczywiście, że tak. Grzesiu, a jak pozycja za motorkiem? Mogę sobie usiąść tak o i sobie jadę. Ta. Szybka podnoszona elektrycznie. Biorę, opuszczam ją w dół. Wtedy wieje, słychać. Podnoszę do góry, jest wszystko ok. Więc ja mogę, jakbym chciał, to mogę jeździć z otwartą szybą w kasku nawet. No, to jest zaleta, to jest komfort, nie? Ja mam już zupełnie odwrotnie niż Grzesiu. Pozycja niby jest podobna, aczkolwiek trochę bardziej pochylona. Ale no u mnie nie ma owiewek i nie ma tych wszystkich komfortów. Ja mam wszystko co najgorsze. Bo sporta, który jest nie dość, że ciężki jak turysta, nie ma możliwości wożenia bagażu, to jeszcze nie ma owiewek. Ale to się tylko tak mówi, ale zobacz, Viking waży 200 kg, a Fiotera waży 300 kg. Nie, no 200 kilo to nie, 250 też będę musiał zobaczyć, bo nie pamiętam tych danych. No ale tam ponad 200 ma, a ona ma 300 na pusto, nie? A jak ja mam dołożone 3 kufry, tak? 3 kufry i przykładowo
O, widziałeś, się dwie BM-ki zgadały ze sobą. Co to się tam dziać będzie teraz? Uwaga! Uwaga, bo przypierniczy! Cześć, jechał sam jeden tą nową piątką, nie? Co jest przed tobą, to było spokojnie. Jak się pojawił tamten z tyłu, to już widać, że syndrom BMW się włączył. Bo to jest małpi rozum. Od razu. No. I wybił mnie z rytmu, burak. Mówiliśmy o tym, że ci jest wygodnie, że masz komfort, masz podgrzewane manetki, bo poprzedni właściciel sobie ten zrobił, zainstalował. Masz możliwość przewożenia bagażu, bo masz trzy duże kuferki, dwa masz oryginalne i jeden masz akcesoryjny, ale fajniejszy niż oryginalny, bo jest większy troszeczkę. Tak. Ja naciśnij światło ten, hamowania, stopu, świeci się u ciebie? Tak, zobaczcie, jak Grzesiu zrobił, LEDy sobie wsadził i jak hamuje, też czemu na kuferku się świeci. Nie, to oryginalnie jest, to jest oryginalnie, Że odblask tylko był w środku. Masz kardana, nie musisz łańcucha smarować, nie będzie wreszcie motorek brudny od smaru od łańcucha. Tak. Co roku tylko się zmienia 200 ml oleju, kupuje się litr za 100 zł oleju, czy tam 150 i na 5 wymian mam, tak? No. Także pod tym względem, no mówię, fajne urządzenie, taki połykacz kilometrów. Fajny motorek, mi się bardzo, bardzo podoba. Jestem mega zachwycony, że po prostu zdecydowałeś, żeby nie mieć tego starego sporta. Mam na ogłoszenie parafialne, mam na sprzedaż puzzle Serat 600. Sprzedamy Strada na palecie z wiadrem. Na palecie. Śrubek. Nie, no może się go poskłada, to go sprzedaż w całości będzie jeżdżąca. Nóż a jak nie, to jak ktoś chce, to ja mam całego na części na sprzedaż. W sensie, tam jest tylko napinacz do zmiany rozrządu, a tak to wszystko chodziło. Po prostu nowe lagi, nowy napęd. No kurde, tam większość rzeczy jest powkładane nowe i gówno ty. Będziemy skakać. Ty, no jak ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ci wszyscy jebani robotnicy, że nigdy nie mogą wziąć i spiłować tego, tylko ja, wiesz, mam samochód, który kurna ma opony na niskim profilu i zawsze, wiesz, tłukę w to gówno sobie podbijam te koła w jedną i w drugą stronę, nie? Nie mogę tego zrozumieć w ogóle, o co chodzi, nie? Ale to tak jest, bo to prawdopodobnie mówię, że to jest stan umysłu, nie? Słuchajcie, nie ma co się obrażać, mówię, że faktycznie jak... No nie wiem, co wy macie w tych głowach, jeżeli jesteście robotnikami i tak to robicie, nie? Co to jest za problem, mówię, na ten czas, to tak zryflować, spiłować, sfrezować, nie wiem, żeby było równo, nie? Żeby można było podjechać normalnie samochodem czy motocyklem, a nie, że trzeba hamować do zera, dlatego że wiesz, że sobie weźmie zaraz koła połamiesz, nie? To jest bez sensu, mówię, ale to mówię, to jest mentalny problem, mówię, tego narodu, nie? Moi drodzy, słuchajcie, nam jest zimno, więc musimy Tobie. Robić tak, mi bardziej, bo no mówię, cwaniak ma ciepło, jeszcze tylko mu brakuje grzanej kanapy. Ale grzeje mi silnik, naprawdę grzeje. No, ale już silnik mu grzeje, także słuchajcie, będziemy kończyć tego vloga. Dzięki, że zostaliście do końca i co? Jakieś pytania odnośnie eksploatacji motorka, czy jakieś, nie wiem, rzeczy, które byście się chcieli dowiedzieć, no to śmiało w komentarzach możecie zostawiać. Co Grzesiek będzie wiedział, co sprawdził, to uczciwie odpowie. A ja z tego miejsca żegnam się z wami. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. No, hej. Cześć.